mechanik, membranówka. Jaką klawiaturę wybrać, żeby nie przepłacić? No to dzisiaj znowu coś dla graczy. Tym razem powiem Ci, jaką klawiaturę najlepiej kupić przy określonym budżecie. Będą cztery poziomy. Najniższy, czyli minimalny wydatek. Drugi będzie niski, powiedzmy do 100 zł. Średni, od 100 do 200 zł. Oraz top, w którym modele mogą kosztować nawet 800 zł. Klawiatura budżetowa. Jeśli nie masz przynajmniej kilku dyszek na jakąś ergonomiczną klawiaturę, to pozostań przy opcji najtańszej. Oczywiście będziesz czuć różnicę, jeśli pograsz kiedyś na mechaniku. Przełączniki mechaniczne są jak statko niezależnych konstrukcji. Każda działa osobno, a te naprawdę najtańsze klawiatury posiadają membranę. Ciągnie się ona przez całą konstrukcję, a klawisze dociskają tylko styki do kolejnej warstwy, która notuje informacje. Dlatego membranówki są tanie, proste i najczęściej całkiem awaryjne. Jednak w Twoim przypadku liczy się cena i swoje zadanie spełni tak naprawdę każda klawiatura. Moją propozycją będzie dowolna klawiatura w budżecie do 20 zł. Kup najtańszą klawę z marketu za dwie dyszki lub nawet mniej. Naprawdę, pomnożenie tej kwoty przez 3 czy 4 nie zrobi Ci aż tak znacznej różnicy, a zaoszczędzoną kasę będziesz mógł przeznaczyć na jakąś dobrą grę, na abonament w WoWa, albo odłożyć na mechanika, choćby tego najtańszego. Klawiatura tania, ale lepsza, czyli średnia półka. Kiedy możesz wydać na klawiaturę od 60 do 100 zł, pomyśl o rozwiązaniach firm, które za niższą cenę oferują względnie dobre sprzęty. Oczywiście za ceną idzie jakość, więc w dalszym ciągu mówimy o membranówkach, a nie o mechanikach. Ale w niektórych przypadkach można nawet trafić na klawę, która ma podświetlenie RGB, a nawet oryginalny firmware, który pozwoli Ci programować przyciski czy utworzyć makra. Swojego czasu cieszyłem się taką konstrukcją od A4Techa. 7 dyszek za zestaw z myszką, wyróżnione gumowane klawisze, dołączone oprogramowanie. I dzisiaj tak ciekawe modele latają po rynku. Nie jest to jeszcze półka, która dorówna nawet najtańszym mechanikom pod względem jakości przycisków, ale dla niektórych często liczy się wygląd i ergonomia. Dlatego przeciętna, wbudowana podstawka pod nadgarstek, możliwość podwyższenia sprzętu na dwustopniowych nóżkach czy dodane oprogramowanie będą ważniejsze niż mechaniczne przełączniki. Tym bardziej, że w granicach 60-80 zł można już znaleźć naprawdę fajnie wyglądające, a przy tym funkcjonalne modele. Tania klawiatura mechaniczna. Dodatki w postaci atrakcyjnego wyglądu, podświetlenia, podpórki pod nadgarstki czy oprogramowania są, no właśnie, tylko dodatkami. Najważniejszym wyznacznikiem, kiedy szukasz konkretnie klawiatury mechanicznej, są przełączniki, czyli klawisze. Mechaniki z niższej półki zbliżają się do poziomu tych droższych membranówek, ponieważ mają albo mniej tych dodatków, albo są mniej efektowne, albo ich przełączniki są po prostu tańsze, dzięki czemu producent może obniżyć cenę. Przełączniki mechaniczne są dużo bardziej wytrzymałe od membrany. Często, jeśli zepsuje się jeden z nich, można przypisać jego rolę innemu. To dzieje się rzadko, jeśli jakościowo są dobre, bo zazwyczaj producenci deklarują kilkadziesiąt milionów kliknięć każdego, więc awaria najczęściej jest przyczyną gorszej konstrukcji czy fizycznego uszkodzenia. W przystępnej, jak na klawiaturę mechaniczną cenie, można dostać lepsze przyciski w porównaniu do membran, a przy okazji producenci budżetowego sprzętu dorzucą czasem ciekawe podświetlenie. Spotyka się również klawiatury hybrydowe, łączące cechy mechaników i membranówek. W jednym z modeli najczęściej używane przez graczy klawisze zostały wyposażone właśnie w przełączniki mechaniczne. I teraz pora na najlepsze. Może to kontrowersyjna opinia, ale uważam, że większość mechaników w dziale cenowym powyżej 200-250 zł nie odbiega jakością od tych tańszych. Dlatego mam wrażenie, że dopiero naprawdę wysoki standard wnosi na tyle dużo udogodnień do życia gracza, że warto brać go pod uwagę. Co prawda sam na sobie sprawdziłem, że dobra klawiatura mechaniczna potrafi nie tylko sprawić, że przyjemność z gry jest większa, ale nawet i pracę uczyni nieco łatwiejszą. Dużo piszę na klawiaturze. Tu scenariusz do filmu, tam publicystyka czy test. Poza tym jakość pracy jest dla mnie równie ważna, co sama wygoda podczas grania. Szczególnie, że sporo czasu spędzam przy programie graficznych i do edycji filmów. Dlatego właśnie nie podam wielu przykładów klawiatur w tym przedziale cenowym, który roboczo nazwałbym od 300 zł w górę. Wystarczy mi jeden. Już długo korzystam z klawiatury Logitecha, którą po prostu każdemu chętnie polecę. I to na niej pokażę Ci, czego w mechanikach szukać. Po pierwsze, pomyśl, do czego posłuży Ci w największej mierze. Jeśli grasz sporadycznie, a dużo pracujesz przy kompie, być może pomyśl o przełącznikach naśladujących kultowy Buckling Spring. To stary model klawiszy sprężynowych, które miały bardzo mocny odskok, czyli dawały jasno znać, że wcisnęło się klawisz. W dużym skrócie można opisać switche, czyli przełączniki, bazując na najpopularniejszych Cherry MX. Niebieskie mają mocny odskok, są bardzo dobre do precyzyjnej pracy czy gry w MMO lub strategię, bo wyraźnie wiesz, kiedy ten przycisk został naciśnięty. Minus? Są okrutnie głośne.
Czarne są najcichsze, ale z drugiej strony praktycznie nie dają odpowiedzi po kliknięciu. Jeśli nie uważasz, możesz naraz wcisnąć parę przycisków. Świetnie sprawdzą się tam, gdzie potrzebna jest jak najszybsza reakcja klawiatury, czyli na przykład w FPS-ach. Brązowe mają dość mocną odpowiedź pod palcem po kliknięciu i tym samym są nieco słabsze od niebieskich. Poza tym warto wypróbować klawiaturę nawet na sucho w sklepie. G513 oferuje kilka rodzajów przełączników, podobnie jak i inne modele Logitecha, czy również pozostałych topowych producentów. A przy tym już od dłuższego czasu korzysta z własnych technologii. Dlatego Shure MX powinny być raczej pomocnym punktem odniesienia niż decydującym wyznacznikiem. Ta klawiatura, którą sam posiadam, ma przełączniki zbliżone funkcjonowaniem do czarnych Shure MX, chociaż są bardziej wytrzymałe. Logitech obiecuje, że każdy przełącznik będzie żył przez około 70 milionów kliknięć. Każdy klawisz wytrzymałby 133 lata nieustannego klikania go co sekundę. Poprzeczka raczej nie do przeskoczenia. Po drugie, w mechanikach z wyższej półki musisz zwrócić uwagę na odporność. Liczą się nie tylko przełączniki, choć te są bardzo ważne. Bo co ci po nich, jeśli po upadku nawet z małej wysokości sprzęt rozleci się na kawałki? Albo potkniesz się przy biurku, oprzesz się na niej, a ona pęknie na dwie części. Serio, miałem taką akcję. Dlatego dobrze jest wybrać ten model, który postawił na wytrzymałość. W przypadku G513 nie można mówić o braku tej cechy, bo jest zbudowana ze stopu aluminium stosowanego w lotnictwie. I naprawdę nie wiem, co trzeba by zrobić, żeby ją przypadkowo rozwalić. Zwróć uwagę na design. Ile masz miejsca na biurku? Czy potrzebna ci modułowa klawiatura, czy może jednoczęściowa, nawet spora? Niektóre mechaniki idą właśnie w duże rozmiary i to też jest spoko. Sporo graczy lubi postawniejszy, mocny design, ale G513 sprawdzi się u tych osób, które chcą mieć porządną klawę, a przy tym nie zawalić nią połowy blatu. Pomyśl o dodatkach. Większość producentów najlepszych mechaników oferuje graczom własny firmware, czyli oprogramowanie pozwalające na zmianę podświetlenia, stworzenie makr przydatnych w grach. Logitech w swoim oprogramowaniu pozwala mi na połączenie klawiatury i myszy. Obydwa moje sprzęty są z tej samej linii G513 i to bardzo wygodne i praktyczne. Nie dość, że mycha również jest ergonomiczna i świetnie współgra z klawą, to jeszcze mogę wspólnie nimi zarządzać i utworzyć profile, które będę zmieniał prostymi skrótami klawiszowymi. Przydaje się to nie tylko w grach, ale i podczas pracy nad montażem czy nawet w pisaniu. Dodatkiem może być też zestaw wymiennych klawiszy, które na przykład są inaczej wyprofilowane, by bez patrzenia automatycznie rozpoznać je pod palcem. Innym pomysłem, który sam uwielbiam, jest palm rest. To ta podpórka pod nadgarstki. W najtańszych w modelach często te funkcje pełni kawałek plastiku. G513 daje mi natomiast wygodny, piankowy palm rest, który dopasowuje się do ręki i dzięki temu nie mam uczucia okrutnego zmęczenia nawet po wielu godzinach pracy. Dobierz model, który ci najbardziej pasuje. Najlepiej sprawdź kilka w sklepie, kiedy będziesz mieć okazję. Nic nie zastąpi ci fizycznego wyczucia klawiatury. Każdy producent ma swoich fanów, dlatego nie będę ci mówił, że któremuś nie warto zapłacić za jego sprzęt, a któremuś tak. Testowałem już Rockata, Razera, SteelSeries, Tesoro, Hikera, A4Techa i jeszcze wielu innych. Każdy z nich miał coś, co mi się podobało. Teraz używam Logitech G513 i jestem z niej bardzo zadowolony, dlatego to właśnie na tej klawiaturze omówiłem najważniejsze punkty topowej półki. Mam nadzieję, że przyda się ten krótki poradnik, bo włożyłem w niego sporo pracy i własnego doświadczenia. Jeśli chcesz usłyszeć więcej o klawiaturach mechanicznych, czy o tym, jak je wybierać, czym się od siebie różnią, z chęcią o tym opowiem więcej, albo nawet nagram kolejne filmy. Zostaw suba i łapę w górę, bo widzimy się już niedługo. Siema!